Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyx i zapraszam was na 17 odcinek Zagrajmy w Cywilizację 5. W poprzednim odcinku udało nam się wreszcie wyjść z tego dołka. No, cały czas mieliśmy duże niezadowolenie. W poprzednim odcinku przez dłuższy czas utrzymywało się na poziomie minus 2, a teraz już w tym odcinku nasi rodacy, nasz lud jest zadowolony, przynajmniej na 3 punkty. Ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy Rostów zbuduje sąd, wzrośnie nam to przynajmniej do 6, a może nawet 7. Byłoby bardzo, bardzo miło. A gdy to się stanie, zaatakujemy miasto Temoak, jedno pewnie z większych miast Szoszonów. No, może dla nas się to skończyć dosyć nieciekawie. Możliwe, że zostaniemy zmiażdżeni, no ale czy uda to się w tej turze, czy uda to się nie w tej turze, tylko w tym odcinku? Nie wiem, ale sprawdzimy. W każdym razie, żeby nie przedłużać, mamy tutaj do kliknięcia następną turę. Sprawdźmy, czy ta tura może zostać się przesunięta już, czy jeszcze nie. Wilhelm ukończył luf. O, ty złodzieju, ty. Dawno nie zbudowaliśmy żadnego cuda. No, cudu. No, dlaczego? No, po prostu nie ma co zbudować. Vancouver chce, aby zastraszono Zanzibar. Czy ja mogę zastraszyć... Gdzie jest Vancouver? Poczekaj. Tu jest Vancouver. No, przydałoby się. A Zanzibar? Vancouver, postraż największym rozwoju, jak prowadzę, posiadając, super, proszę cię o wymuszenie daniny od Zanzibaru. Dobra, spoko, tu jest Zanzibar, okej. Okay. To ja z nimi jestem neutralny. Czekaj, zażądaj daniny. A czy oni się nas boją? Nie boją się mojego wojska, nie zapłacą daniny. No, co w tym dziwnego? Ciężko będzie ich zastraszyć. Zdołała sfałszować, super. Jednostka, okej, dobra, bo ta jednostka tutaj została dopiero co niedawno wybudowana. Oczywiście przetransportowujemy ją na ten kontynent. Dobra, ci to wiemy. Bogota szuka kulturowego wsparcia. No spoko, no kulturę, póki co jak widzicie, mamy całkiem sporą. Prowadzimy. No takie informacje też są w sumie przydatne, bo skoro my prowadzimy w kulturze, no to najszybciej będziemy mieli dostęp do ideologii, dostęp do kolejnych tamtych, jak one się nazywały, ustroi społecznych. No to w sumie daje nam sporą przewagę. Generalnie na tej mapie cały czas mamy ostrą przewagę. W Petersburgu już nie będziemy budować, tak jak widzieliście. Nie będziemy budować już nic do zadowolenia. Weźmiemy sobie ten cyrk, czy tam... Targowisko, nie cyrk, co ja gadam o jakim cyrku. W Łodzi. Na pewno kapra zbudujemy. Okej. Okay. I dalej będziemy rozwijać naszą religię. No właśnie tutaj. Poczekajcie. Nie przeskakujcie mi tak szybko. No kurde, bo tutaj jest ten koleś. Misjonarz, Piojok. Piojok, okej, okay, do Piojoga, chodź tu Piojok. No niestety Piojok nam teraz zniknie, ale jak nam zniknie, to już zobaczcie dookoła, wszędzie mamy pięknie same miasta katolickie. Tutaj też niedługo będzie katolicki, szczególnie, że mam tak spory nacisk. Niestety to jeszcze tutaj nie ma nacisku, ale ten nacisk również się pojawi w tym momencie, gdy zarobię na następnego proroka. Tutaj Kyzyl sam w sobie już niedługo stanie się, Valletta niekoniecznie, ale Kyzyl na pewno. Kyzyl na pewno stanie się państwem, miastem katolickim, ale Valletta raczej niespecjalnie, bo ona tam się dosyć ostro trzyma tej swojej prawosławnej wiary. No, nie będę jej specjalnie na razie z tego błędu jakoś wyprowadzał, niech sobie tam wierzą w co chcą, ale później, gdy już uzbieramy na proroka, no to się tam delikatnie zakradniemy. O, widzicie, Bogota też chce katolicyzm, widzę, że państwo miasta naprawdę strasznie nas lubią, jeżeli chodzi o to. O, czekajcie, bo nam się wielki człowiek narodził. Dobra, i teraz do Wrocławia, tutaj proszę, do Katowic, do tego. Dobra, wielki człowiek się narodził. Dobra, wielki człowieku, co możesz, wielki człowieku? Stworzyć wielkie dzieło albo zrobić... złotą erę. Stwórz to wielkie dzieło. Proszę bardzo. Rembrandt van Rijn. Wielki artysta. Obraz strasznocny. Piękny. Bardzo ładny. No, to mi się akurat podobał ten obraz. Super. Przyzwoity. Dobra, Bratysława. Pokażcie mi Bratysławę. Czego oni by pragnęli? Wymuszenia od Watykanu. Ale ja bym nie chciał z Watykanem nie chcę mieć złych.
złych stosunków, chciałbym właśnie mieć wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo dobre. No, dlaczego? Dlaczego zapytać? Po co mi on? Po co mi Watykan? No bo jak zobaczymy Temoak, czy jak to tam się zowie, no to w tym momencie naprawdę nam się Watykan przyda. Będzie im więcej dookoła będzie zaprzyjaźnionych z nami państw, miast, tym lepiej dla nas. Tym bardziej, jeżeli mamy się liczyć w jakiś sposób w kongresie, bo póki co to jesteśmy trzecią cywilizacją, która ma embargo Polska. No, czuję, że niestety embargo zostanie na nas nałożone. Cztery cywilizacje nie zostały, nasza cywilizacja kontroluje czterech. No, generalnie w związku z tym, że nikt nas nie lubi. Wszyscy tutaj nie znoszą wojowniczych nacji i to jest ten problem. Wydaje się wręcz, że w momencie, kiedy teraz w sumie główne zyski mamy właśnie z tego, że handlujemy z nimi, no to może być problem, bo będziemy na strasznym minusie. Musimy teraz poinwestować w pieniądze, bo w momencie, kiedy nam się tutaj dupnie wszystko, no to będzie niewesoło. Będziemy naprawdę na sporym minusie. Teraz będziemy budujmy teraz najszybciej to, co nam da pieniądze, bo zaraz się wszystko zesra. Naprawdę, ja to czuję w portkach po prostu, że jak nam to embargo wsadzą... A czekajcie, pokażcie mi, co to jest za statek. Geza, bo oni mają gezy, oni nie mają tego. Oni dopiero są na etapie muszkieteru. Zresztą nie robi to większej różnicy, ponieważ tak czy owak... Amsterdam, Rotterdam i Utrecht zostaną pokonane w sposób morski. Nie będziemy się bawić w to, żeby ich tam atakować lądem. Znaczy nie, lądem też będziemy, ale to tylko będzie takie wsparcie. Raczej będziemy to w sposób... Proszę cię, wymuszenie daniny, chcą pokonać barbarzyńców. A, wal się tam, nie chce mi się szukać tych barbarzyńców. Nawet jakby byli gdzieś blisko, tam sram na to. No dalej, Rostów, ja już chcę zaatakować, póki jeszcze tego embarga nie wprowadzili. Wprowadzą to embargo, to będzie wesoło. Mówię wam, to embargo może nam tu zniszczyć całą... No tak, to jest, kurczę, jak się bazuje na uczciwości innych cywilizacji. Już żeśmy się raz na tym przejechali. Przejechaliśmy się na tym, że nam zadowolenie ostro spadło, ale jak widzicie, jesteśmy w stanie sami z siebie przetrwać, bez jakiejś większej... pomocy, bez jakiejkolwiek pomocy innych cywilizacji, możemy sami siebie utrzymywać. Co prawda to zadowolenie nie jest wielkie, ale bez przesady, że takie małe. Może targowisko jednak, bo no w sumie to targowisko tak nie zdąży się budować i tak. O, zobaczcie, Utrecht się tutaj połączył, mamy autostradę do Lublina, z Katowic do Lublina, nie wiem nawet czy taka jest rzeczywiście, ale na pewno w naszej cywilizacji jest. Dobrze, faktycznie. Tutaj widzę, gra, on nawet przewiduje, że zaraz zostanie na nas nałożone dosyć chamskie embargo. Ambergo? Ambergo? Wilno i Szoszoni zostają sojusznikami. Pokatello ukończył bramę brandenburską. Niedobrze, brama brandenburska, z tego co wiem, daje im dużo do życia miast. No ale my tylko i wyłącznie czekamy na to, żeby Rostów zbudował i zaraz wjeżdżamy chamsko na ich cywilizację, na jedno państwo na pewno. Na miasto jedno, cholera, państwo cały czas mi się to pierdzieli. Co nam daje? Nic nam niestety nie daje. Nic nam nie daje radości i pieniędzy. Radości tam. W razie czego zawsze można tak zrobić, nie? I mamy plus 20, tylko nie chciałbym tego. Wolałbym, żeby tutaj się wyprodukowali jeszcze strzelcy. No nie chcę naprawdę specjalnie tutaj marnować tej produkcji tylko po to, żeby budować jakieś bezsensowne rzeczy. Na razie mamy mało rzeczy do budowania. Zbudowaliście? A dlaczego jeszcze nie jesteście połączeni? A, nieważne. Zbudujcie sobie tą latarnię morską. No miejcie w końcu... Nie, strasznie przestarzałe jednostki. Dobra, polepszamy je troszkę. Karabiny Gatlinga to są, proszę bardzo. Dobra, niech sobie stoją. Niech jeden wejdzie na fort. Na Stadele. Ojejku, mówię wam, to będzie nieciekawe. Ja nie zauważyłem nawet tego, że takie embargo może być na nas wprowadzone. Szczerze mówiąc, nie liczyłem na to, że nam wprowadzą embargo.
No ale fakt faktem, nienawidzą nas. A potępienie, no niedługo wygaśnie, ale nawet jeżeli wygaśnie, no to my teraz i tak mamy zamiar atakować. Jak zaatakujemy, też będzie chamskie. Ktoś może powiedzieć, że tak chamsko się spieszę, nie? No ale słuchajcie, ja bym miał tak super powolutku prowadzić tą serię i tak wiecie, ważyć każdy ruch powoli. No to jest bez sensu, bo to się nic nie będzie działo. Ja tutaj chcę szybko zaatakować, zniszczyć, rozdupcyć co się da i potem się pławić w tym, że mi się udało. Utworzono połączenie, super, bambuszki się połączyły, bardzo się z tego powodu cieszę. Lublin, Lublin, zbuduj sobie przystań. Tak jest, musisz zbudować przystań, bo będziemy potrzebowali twojego wiatrak, policja, kaper. Niech będą te kaper, będziemy plądrować. Słuchajcie, no tak zrobimy, jak na nas wieśnioki założą te embargo, no to się nie będziemy pierdzielić, tylko chamsko będziemy ich plądrować szlaki, no bo co? No w tym momencie to jest, wiecie, no jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom, no i sorry, no. No nie będziemy się tutaj pierdzielić, bo jakieś, bądźmy uczciwi i nie atakujmy szlaków. Nie, właśnie w tym momencie będziemy chamscy i będziemy te szlaki atakować. Tylko po to, żeby się trochę nachapać złota. No bo inaczej nie ma sensu w ogóle gry. Będzie trzeba ich tutaj trochę podcisnąć, poddusić bym nawet rzekł. Żeby się zbyt pewnie nie czuli. No dobrze, słuchajcie, mamy 11 minutę nagrania, a w następnej turze już zaraz zbuduje nam się sąd w Rostowie. Tak więc będziemy mogli sobie zaatakować Temoak. No i to zrobimy. Pierdziele to. Będą mnie to embargo będą nakładać. Na mnie będą embargo nakładać. Kutasia, że jedne. Ja im dam embargo. Nie będzie miał na mnie zaraz. Kto embarga nałożyć? Cholera jasna. Oczywiście będziemy my głosować. Będziemy przeciwko temu embargo, ale no wiecie. Różnie to bywa. Udało ci się zdobyć podziw Wilna. O, plus 3 do zadowolenia, państwo. Słuchajcie, gdzie jest to Wilno? Pokażcie mi to Wilno. No tutaj, no ja generalnie Wilno to w ogóle bym chciał tak sobie bardziej do siebie. Pragną katolicyzmu, o cholera, no kurde, to jest kwestia taka, że dałbym radę to zrobić, jakbym miał na wielkiego pchjojoka. Używany w celu usuwania innych, można go kupić jedynie za wiarę. Dobra, ten tam pomoże, bo katolicyzm już tutaj jest, tylko trochę mało go jednak jest. Idźcie tam, idźcie. Dobra. Kultura w Valletcie, gdzie mamy Valletę? Tutaj też by było super, jakby, co oni pragną? Wielkiego kupca, no to może być trudne. Nic więcej raczej specjalnie nie podziała. Petersburg. No hajs. No hajsu nie ma. No to to. Mamy 7 zadowolenia, w Rostowie już się zbudowało, co się zbudować miało, dobrze. W Moskwie natomiast zbudujemy arsenał. W Nowogrodzie zbudujemy mur. Musimy się tu bronić. A tu pomnik, bo jeszcze nie ma pomnika. No dobra, no kurde, on ma już tutaj całkiem przyzwoitą armię, tym bardziej, że jeszcze widzę, że ogarnął, że chce go zaatakować. Ma 43 na państwie, na mieście. A kiedy bym przeszedł do następnej jakiejś takiej... Kurde, aż 3, za długo! Nie, dobra, to na razie wchodzimy przez radio. Ci Lansierzy. Słuchajcie, nie wiem, czy zaatakować. A nie chcę, żeby to się źle skończyło, dlatego ja sobie to zapiszę i jakby coś się nie udało, to ten odcinek zwyczajnie się nie pojawi. Dobrze, wypowiedzmy mu tak oficjalnie wojnę. Dyskusja, o jest wypowiedź. Wojna na samej górze. Sojusznicze państwa miasta, po mojej stronie stoi Wilno. Dziękuję bardzo. Nie, to mi Wilno wypowiedziało wojnę. A Wilno, kurde, Wilno przed chwilą chciałem mieć ze sobą, a już teraz, widzicie, zbuntowało się chamskie Wilno. Trudno. Będzie jeszcze tego żałować. Niewielka porażka, to już mi się nie podoba. Duża wygrana, to mi się bardziej podoba. Duża wygrana. Atakuj. Łeżesz ty, co oni tu mają? Agaidika jakaś. Nie, ja nie chcę Agaidiki, ja tu wbijam. Wbijamy tu na bazę. Napierdzielamy. Kurde, koniec jest. Bliski, nawalamy ze wszystkim, czym mamy. Najwyżej zginiemy. O, przesunęli się, super.
też się przesuwamy. Przesuwamy się tutaj. Teraz uwaga, z Moskwy wyjeżdżamy naszą husarią właśnie tutaj, żeby troszkę obronić. Przesuwamy się naszym generałkiem i wszystkimi innymi jednostkami, jakimi się tylko da, do przodu, jak najbardziej. Dobrze, tu się przesuńcie na przykład. Dobra, jest. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Wy się przesuńcie. Okej, naleczcie się. Tam i tak chyba nie mogę strzelać. Dobra. Będziemy walczyć. Może się uda, a może nie. Sprawdzimy. Już nie, w następnych turach się to wszystko wyjaśni. Nie wiem, jakie on ma wojsko. A generalnie sprawdźmy, co tam doradca. Nic nam specjalnie nie mówi. Tylko tyle, że nasze jednostki gdzieś tam mają coś tam. Dobra, tutaj za 4 tury już dojdzie jeszcze jeden. I tutaj już też idą. Za 5 tur. Małe wsparcie, ale zawsze jednak jakieś. Dobra, tutaj widzę lansierzy i moja biedna husaria zaraz zostanie zmiażdżona. Ale to było pewne, słuchajcie. Ojej, ja już też ich mam, po prostu tylko jeszcze nie zrobiłem kuszników, bo tam sram na kuszników. Ale dobrze, zmarnowali atak lansierami na moją husarię, która i tak już jest tak dosyć biedna. Okej, wyrównana walka. Tutaj była wyrównana. Tutaj może mieć dostać już po tyłkach, bo jest kawaleria, ona jest dosyć mocna. Kurde, też już ma strzelców. Za długo zwlekaliśmy, wszystko przez to. Teraz nie mamy przewagi technologicznej. No tutaj jest dupa zbita i możemy Temoak możemy nie zdobyć. Może być nieciekawie, słuchajcie, może być nieciekawie. Tym bardziej, że nasze jednostki zanim dopłyną, zanim w ogóle tu się pojawią, no to jest naprawdę kawał drogi. I dojście nimi aż tutaj, no to jest bejsrane, tak powiem. Tych się pozbyliśmy, wieśniaków. Tutaj mamy tych. No właśnie, niewielką wygranę mamy tylko. No to jest ten minus. Niewielką wygranę, ale no będziemy próbować. Tymi przejdziemy tutaj. Zaatakujemy ich. Teraz tak, tutaj się weźmiemy. Okej, troszkę żeśmy tam zjechali. Czekajcie. Rozwalimy to, jeśli się da. I teraz może na przykład... Kurde, no ale nie zniszczysz ich naprawdę? Słabo. To zniszcz chociaż tych, jeżeli się da. A wy już podejdźcie pod miasto. Jak blisko się tylko da, podłazimy, panowie! Oczywiście też się przesuńcie. Dobra. Tutaj bronimy tyły. Tyły będziemy mieli zabezpieczone. Atakować już nie możemy. Ale lepiej tutaj być tam lepiej być. Dobra, tutaj mamy jeszcze paru chłopów. Kurde, co oni tu budują? Cały czas budują, a tak naprawdę gówno tu jest. No, to, bo mówię, no gówno tu jest generalnie. Johann Zerklad. Coś tam, nie wiem. Dobra, no skoro żeście już chłopie narodził, no to chodź tu. No tak jak mówię, zobaczcie, mamy sporą flotę, ale na razie floty nie używamy. Ja flotę sobie zaczniemy używać dopiero. Mówię, to już jest taka troszkę zabawa, bo generalnie flotę powinniśmy już tutaj, nie wiem, w jakiś sposób, nie wiem, chociażby Aigadiki też byśmy nie zajęli, ale Mosą Kachi moglibyśmy samą flotą zajęć, jakbym sobie tego życzył, na pewno by nam się to udało, ale nie chcę, flotę sobie zostawimy na potem i ta flota jeszcze nam się przyda i to dosyć ostro. No tylko na razie nie będziemy jej używać, w Białymstoku zbudujemy targowisko. W Warszawie szkołę publiczną oczywiście. We Wrocławiu również szkołę publiczną. A tutaj targowisko, no bo tych pieniędzy niedługo nie będzie. Dobrze, że nie jest on do przodu. Nie jest do przodu, no ale szkoda, że jest na naszym poziomie, jeżeli chodzi o wojsko. No to jest wielka, wielka strata, bo mogliśmy zaatakować wcześniej i wtedy mielibyśmy przewagę, bo on miał dopiero kuszników, tak? Tak więc byśmy wtedy jeszcze mogli jakieś lepsze działania poprowadzić, a tak niespecjalnie nam to wychodzi.
No, tutaj niestety stracimy tą jednostkę. No ale trudno. Trudno się. Taka jest wojna. Las jeży nas. Dupną do końca. Trudno. O, generała jeszcze sobie podprowadził. Ja też mam generała. Straciliśmy strzelców. Szkoda. A ci nam jeszcze z Tartak z dupcyli. Też szkoda. W Krakowie jeszcze wielki pisarz. Na bogato. Dobra, słuchajcie, co tu mamy? A strzelcy idą. No to idźcie, idźcie, idźcie. Słuchajcie, no tu nie ma co zwlekać. Tylko atakować. Dobra, tych się pozbędziemy. Tutaj mu dupniemy. Teraz tak, żeby tutaj dobrze podziałać dobrze. Teraz powoli. Tutaj troszkę, tuż troszkę więcej. Ale teraz tymi mogę ich tutaj dupnąć. To mu najpierw dupniemy. Teraz przejdziemy tymi tutaj. Teraz tutaj, a może nawet tutaj, żeby zablokować. Rycerzami, co prawda troszkę przestarzała jednostka, ale cały czas nie mogę jej na nic więcej ulepszyć. Przesuniemy się generalem. I zniszczymy mu lansierów. Mam nadzieję, że zniszczymy, tak jest. Jeszcze ci mogą strzelać. Pomogło, tam troszkę zdupcyłem. No, myślałem pół godziny, a i tak nic specjalnie nie wymyśliłem. Dobra, to generalnie przejdźmy tutaj. Uleczmy się. Się powoli już cofajcie w tamtą stronę. Cofajcie w tamtą stronę. No jej, bo do Krakowa. W Krakowie oczywiście się urodzi. Mówiłem, że to będzie stolica naszej kultury. Teraz tak, może i będziemy mieli kulturę. Tak jest, na to wykorzystam. Na to wykorzystam, żeby sobie teraz te, na przykład coś wziąć. Ideologię. Najprawdopodobniej ideologię. Tak, polska autokracja. Zadowoleni specjalnie nie są, ale możemy za każdy budynek sądu, budowa sądu trwa połowę krócej, za każde koszary, zbrojownie, akademię wojskową. To chyba najpierw sobie to wezmę. Ta, no panowie! Teraz tam możemy woja budować, ale jeszcze by się przydało złota. Złota też nie mamy na razie specjalnie. Lava Lentine, ponieważ pobliżne obowisko, bozorowisko macie tutaj, bozorowisko. Uy, lawenda, uy, no to nie, to ja im tu pomogę, Wejdziemy w następną epokę, to lawentę sobie tutaj troszkę podreperujemy i będziemy ją z niej korzystać. Zobaczcie, jedzie wsparcie, wielkie wsparcie, prawda? Tutaj już całkiem szybko idą, dlatego że zwyczajnie mamy już tutaj całkiem sporą dróżkę i ta dróżka już się nam, jak widzicie, zwraca. Dobrze, dobrze, żeśmy tą autostradę zbudowali, bardzo, bardzo dobrze. A tutaj sobie powolutku spokojnie budujemy. Ty się, no tutaj troszkę, no, spierdzieliłem, no trudno się mówi. No wy na razie się leczcie. Tu tych zaraz zniszczymy. A w Łodzi zbudujemy kapra. Kolejnego kapra. I wszystko powoli się przemieszcza. Budujcie, nie bójcie się tam. Ci lansjerzy na was nie pójdą, bo robotnicy się pytają, oni się tam boją tego, tam tutaj się uleczyli, bo coś tam plądrują, tam nie wiem. W sumie też mogą plądrować, ale nie mam specjalnie co, bo tutaj nic nie jest pobudowane, nie? Cwaniaki jeszcze nic nie zbudowali. Ojojku, mnie niszczycie. Awans jednostki, zaraz ją sobie uleczymy. No dobrze, Temoak, tamci dupnęli, nasie dupnęli. Uciekli sobie do miasta, żebyśmy im nie mogli krzywdy zrobić. No co? No tak, bo ja chciałem Wilno, nie? Ja chciałem Wilno nawrócić. No szkoda, że przestaje nam wysyłać bawełnę, no tak. Przykro mi. Kurde, ci kawalery. Ta kawaleria. Dobra, zniszczyliśmy kawalerię. Już jej nie ma. Natychmiastowe leczenie. Awans przepadnie. Trudno. Ojaju, tutaj już nic nie ma, biedaku. Ja ich sobie też uleczę. Tym przejdziemy tutaj. Tą jednostką przejdziemy tutaj. Tą tutaj. Tą tutaj. Tą przejdziemy tutaj. Tą tutaj do przodu troszkę. I jesteśmy w domu. I w tym momencie możemy ostro atakować, bo zobaczcie, no co i nam tu mogą... No jak nie zniszczyli? No, oszustwo.
Dobra, a ci, jak widzicie, już zobaczcie, no kurde, oni pięknie, bardzo szybko nam tam doszli. Komary mnie poszedł. Bardzo szybko nam... A poczekajcie, a plądrować? No nie możemy plądrować. Tak więc dobra, niech sobie stoją. Etopia tam, no tutaj wiem, jednostka zabita, faktycznie, to prawda. Kurde, przydałoby się trochę tego żarcia, trochę tego hajsu skądś wyczarować, ale skąd? Nie wiem skąd. Dobrze, powybieramy jeszcze produkcję, co się tylko da wyprodukować, wyprodukujemy. Kurde, tutaj będzie to. Chociaż zadowolenie już mamy całkiem, no, bardzo spore. I niedługo może nawet do złotej ery się uda dojść. Czy wy tutaj macie coś do zbudowania? Tam jakieś są resztki. Sporo mamy tych robotników generalnie na tym kontynencie. Mogą się przydać, ale dopiero jak będziemy tutaj. Temoak sobie zajmiemy. A Gajdiki na razie nie. Mosą Kachni zajmiemy... Zajmiemy łódkami. Łódkami, tak brzydkie powiedziane. Okrętami. No i tak to będzie wyglądać. Będzie fajnie. Ty nie możesz tutaj nic się ruszyć, to się ufortyfikuj się, głupio pytasz. No dobrze, słuchajcie, jak widzicie, udało nam się zaatakować w końcu Temoak. No, czy nam się uda je podbić? Na razie wszystko wskazuje, że tak, ale oczywiście gdzieś nagle znikąd może nam wyskoczyć całkiem spora armia. Nie możemy tego lekceważyć, chociaż... No tym bardziej, że te państwa, te miasta, państwa, miasta, no, oni ze sobą wojny nie prowadzili. Dlatego wydaje mi się, że może mieć tam całkiem przyzwoitą armię. No ale cóż, nie możemy też się specjalnie obawiać. Trzeba atakować, w końcu taka nasza cywilizacja agresywna. Ja już wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Cywilizacja 5. Mam nadzieję, że będzie równie emocjonujący co ten. Dziękuję wam bardzo, do widzenia, cześć! Lajkować! Czy nie lajkować? Oto jest pytanie. Zalajkuj! Przecież to nie boli, a pomaga.